Sąd uznał, że nie ma czegoś takiego jak Telewizja Polska w likwidacji i odrzucił pozew Neo TVP w stosunku do naszej telewizji, do telewizji Republika. Michał Jelonek, kłaniam się Państwu, to jest Republika Dzień. Z nami mój Państwa gość przy łączeniu skype'owym, Michał Adamczyk, prezes Telewizji Polskiej. Dzień dobry, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Szefowie bezprawnie przejętej Telewizji Polskiej w grudniu ubiegłego roku wystosowali pozew przeciwko Telewizji Republika, domagając się wielkich odszkodowań. Mówimy tutaj o łącznej kwocie 1 000 000 zł. Jak ustalił portal Niezależna, ten dokument został zwrócony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który stwierdził, że strona powodowa oznaczona została niewłaściwie. Więc moje pytanie, co pokazuje to postanowienie? No to postanowienie pokazuje, że uzurpatorzy działają nielegalnie. Decyzja Sądu Okręgowego miażdży dotychczasową narrację uzurpatorów, którzy twierdzą, że są pełnoprawnymi przedstawicielami Telewizji Polskiej. Otóż nie są. To po pierwsze, nie ma Telewizji Polskiej w likwidacji. To po drugie. I po trzecie, być może najważniejsze w tej całej sprawie, bo sąd, rozpatrując ten wniosek od uzurpatorów, przyjrzał się dokładnie decyzji, postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział wprost, że Telewizji Polskiej nie można zlikwidować. A wyroki, decyzje, postanowienia Trybunału Konstytucyjnego należy po prostu respektować. I to niezależnie od tego, czy komuś się podoba Trybunał Konstytucyjny, czy też nie, te wyroki są i decyzje, i postanowienia są ostateczne i mają obowiązującą moc prawną. Tak więc, krótko mówiąc, innej decyzji nie należało się spodziewać. To była decyzja, która pokazuje jednoznacznie, że wszelkie działania uzurpatorów są bezprawne. To pokazuje również to, że uzurpatorzy próbują podszywać się pod przedstawicieli Telewizji Polskiej. Sąd Okręgowy nie dał się na to nabrać i po prostu ten wniosek oddalił. Panie prezesie, ale to czego pan spodziewa się w kolejnych krokach poczynionych prawdopodobnie przez tych uzurpatorów? Dlatego, że no, z doświadczenia tych kilkunastu tygodni wiemy, że nowa władza, koalicja 13 grudnia, za nic ma literę prawa, postanowienia, wyroki sądów, czy to Sądu Najwyższego, czy właśnie Trybunału Konstytucyjnego. No, z pewnością będą próbować się odwoływać, licząc na to, że znajdą, delikatnie to ujmując, przychylnych sędziów. Pragnę zwrócić uwagę na to, że uzurpatorzy w wielu sprawach wielokrotnie składali i nadal składają wnioski o zmianę sędziego. Oczywiście każdy ma do tego prawo, każdy ma prawo złożyć wniosek o zmianę sędziego. Natomiast jeśli takie wnioski składane są kilka, tutaj w tym przypadku kilkanaście razy, bo to dotyczy różnych spraw, no to chyba najdobitniej pokazuje, że oni doskonale wiedzą, że działają niezgodnie z prawem i liczą na to, że znajdą jakiś, no mówiąc prosto, przychylnych sędziów. Natomiast zdecydowana, przytłaczająca większość sędziów orzeka po prostu zgodnie z prawem i tak się stało w tym przypadku. Dlatego to pismo uzurpatorów, ten pozew uzurpatorów został odrzucony. To też jest bardzo ważna informacja dla wszystkich osób, którzy są aktualnie w sporze z uzurpatorami, bo mogą powoływać się na tę decyzję sądu, przedstawiając to jako kolejny argument, że likwidatorzy po prostu są nielegalni, mimo że zajmują fizycznie budynek Telewizji Polskiej, mimo że przejęli całą emisję, ale są to działania nielegalne. One dotyczą nie tylko telewizji, bo doskonale wiemy, że to jest szerszy problem, dotyczy wszystkich mediów publicznych, bo nielegalnie została przejęta Telewizja Polska, bo nielegalnie przyjęto Polskie Radio, nielegalnie przyjęto Polską Agencję Prasową, nielegalnie też wprowadzono zmiany choćby w prokuraturze. Wiemy, że są zakusy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, wiemy, że są zakusy dotyczące Narodowego Banku Polskiego. No, na razie w tym bezprawiu się zatrzymali, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Ekipa uzurpatorów: Grzegorz Sajur, Tomasz Sygut, Paweł Moskalewicz, Michał Broniatowski. Można byłoby tak wymieniać i dodawać kolejne nazwiska. Przypomnijmy Państwu, jak wyglądało to przejęcie bezprawne, bezwzględne, bezprawne przejęcie Telewizji Polskiej 20 grudnia. Wyłączony został sygnał. To wszystko spowodowało ogromne straty Telewizji Polskiej. Pytanie, panie prezesie, kto za to odpowie? Kto zapłaci za te koszta, które zostały poniesione przez TVP? Jeszcze w grudniu wysłałem wezwanie do ministra Sienkiewicza o zapłatę 45 milionów złotych za szkody spowodowane w Telewizji Polskiej. No, to wezwanie pozostało bez odpowiedzi. Ja jednak mam nadzieję, że w przyszłości uzurpatorzy z ministrem Sienkiewiczem na czele za to wszystko zapłacą. Bo szkody, które poniosła Telewizja Polska, są gigantyczne. No, proszę Państwa, no wystarczy spojrzeć chociażby na oglądalność. Do rządzenia w Telewizji Polskiej, tego nielegalnego rządzenia, dorwała się jakaś ekipa amatorów, którzy nie potrafią
zatrzymać spadków oglądalności, które są gigantyczne. No, czegoś takiego w historii telewizji, pewnie nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, no, nigdy nie było. To pokazuje chyba najdobitniej, jaki jest ich cel, zniszczenie telewizji publicznej po to, żeby reklamodawcy szli gdzie indziej, szli do największych konkurencyjnych, prywatnych podmiotów, stacji numer jeden w tej chwili na rynku, którą jest stacja TVN. Przypomnę, że przed 20 grudnia to program pierwszy Telewizji Polskiej był najczęściej i najchętniej oglądanym programem spośród wszystkich telewizji. Dziś notuje już spadki kilkudziesięcioprocentowe oglądalności i nie ma szans na to, by utrzymać się w czołówce. Te wszystkie działania uzurpatorów prowadzą do tego, żeby, tak jak wspomniałem, zmarginalizować znaczenie Telewizji Polskiej, by w przyszłości pozostawić tylko zgliszcza. My wszystkiemu się bardzo dokładnie przyglądamy. Ja zbieram informacje na temat tych różnych działań, które są wymierzone w spółkę, w tym sensie, że przynoszą straty. Mam już konkretne dokumenty i jestem przekonany, że w przyszłości to wszystko zostanie rozliczone. Być może powstanie jakaś biała księga, być może powstanie komisja śledcza. Natomiast tej sprawy na pewno nie zostawimy. Na pewno do tego w przyszłości wrócimy, bo jestem przekonany, że na samym końcu zwycięży prawo i przepisy prawa, że nie da się po prostu tak deptać tego prawa i idą na razie jak taran oczywiście, ale kiedyś się zatrzymają. Być może to jest właśnie ten moment dzisiaj, kiedy sąd okręgowy powstrzymał te zapędy uzurpatorów, w tym przypadku kierowane przeciwko Telewizji Republika. No już pomijam, że te zarzuty były absurdalne, ale przede wszystkim podmiot nieuprawniony, bo to, od czego pan zaczynał. Nie ma czegoś takiego jak telewizja w likwidacji, a tym samym nie ma czegoś takiego stanowiska jak likwidator. To, że taki zapis znalazł się w KRS-ie, no to już nie chcę mówić, dlaczego się znalazł. No mamy pewne domysły. Wiemy, że sędzia referendarz odrzucił zarówno likwidację, odrzucił także likwidatora. Później został wpisany likwidator na wniosek sądu okręgowego, ale jest to decyzja nieprawomocna. Będzie się można od niej odwołać. Sędziowie, którzy podjęli taką, a nie inną decyzję w przypadku tego wpisu, pozostaną z tą decyzją do końca życia. Będą się inni temu przyglądać najwyraźniej, w jaki sposób przeoczyli postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, które przecież w tej sprawie było jednoznaczne. To panie prezesie, jeszcze wrócę do tego, co pan powiedział. Jeżeli dzisiaj ekipa Donalda Tuska, Bartłomieja Sienkiewicza chce zmarginalizować TVP, to czym tłumaczyć dotowanie kolejnymi milionami złotych spółki, która wedle Donalda Tuska czy Bartłomieja Sienkiewicza jest postawiona w stan likwidacji? No, ta spółka jest fatalnie zarządzana w tej chwili przez uzurpatorów. Nie dość, że spada oglądalność, to jeszcze nie są w stanie poradzić sobie finansowo. Donald Tusk dosypuje i będzie pewnie dosypywać pieniądze, no bo chce mieć domknięty układ medialny. Chce, by ten układ medialny funkcjonował tak jak przed 2016 roku, by wszystkie główne telewizje, mainstreamowe telewizje mówiły jednym głosem. Po pierwsze, to mu się nie uda zamknąć tego układu medialnego, bo jest choćby Telewizja Republika, jest też telewizja w Polsce, jest też przecież internet. Nie da się w ten sposób wyrugować, wymazać, wygumkować wolności słowa z przestrzeni publicznej. Dofinansowuje, bo w zasadzie nie ma w tej chwili innego wyjścia. Spółka jest fatalnie zarządzana, w związku z tym te pieniądze znikają. W dziwny sposób też znikają. My mamy, proszę państwa, informacje, nie chcę za dużo zdradzać, ale są programy publicystyczne dzisiaj emitowane, które są wielokrotnie droższe od programów, które były podobne, bliźniaczo podobne, emitowane przed 20 grudnia. Co więcej, pieniądze trafiają, uwaga, do prywatnych podmiotów. Ludzie tam na miejscu, na Woronicza, często są pozbawieni możliwości zarobkowania, możliwości pracy, ale znajdują się pieniądze i to naprawdę niemałe na to, by płacić firmom zewnętrznym. Ale jeszcze raz powtarzam, to wszystko zostanie kiedyś rozliczone. Jestem o tym absolutnie przekonany. Sąd stwierdził, że powództwo wytoczone również zostało w nieprawidłowy sposób, bo błędnie oznaczono stronę powodową. Tutaj właśnie Sąd Okręgowy w Warszawie powoływał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia 2024 roku. To państwu przypominamy, to jest nasz news portalu niezależna.pl. Mówimy dzisiaj o tym na antenie telewizji Republika. Panie prezesie, pan mówi o tych szkodach wyrządzonych Telewizji Polskiej przez uzurpatorów. Ile czasu może zająć naprawienie tych szkód w TVP?
A ciężko odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie, ale to jest proces, który będzie na pewno trwał całymi miesiącami. To zależy od tego, kiedy do telewizji będą mogły powrócić legalne władze. Też nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć się dziś na to pytanie, bo to może być kwestia kilku tygodni, to może być kwestia kilku miesięcy, a być może nawet w najgorszym przypadku kwestia kilku lat. Wtedy będzie trzeba przeprowadzić dokładny audyt, policzyć te wszystkie straty. Są pewne straty, które bardzo ciężko odbudowywać, bo z oglądalnością jest tak, jeśli ona leci na łeb na szyję, jeśli telewizja spada z tego piedestału oglądalności gdzieś tam bardzo nisko, to później trzeba je długo odbudowywać, to zaufanie widzów. To jest proces długi, mozolny i wymagający dużej pracy. Oni w ciągu kilku tygodni, miesięcy potrafili zniszczyć dorobek Telewizji Polskiej. Postanowili zniszczyć pozycję Telewizji Polskiej. No, dziwię się im chociażby z powodów czysto ambicjonalnych, bo jeśli ktoś, nawet nielegalnie, ale wchodzi do telewizji, no to chciałby się przecież wykazać, że potrafi utrzymać widzów. Oni nawet tego nie potrafią, bo widzowie odchodzą. Widzowie po prostu nie kupują ich propagandy, która jest jednostronna. Jeśli ktoś ogląda obecnie telewizję polską kierowaną przez uzurpatorów, no to sam widzi, że jest to tylko i wyłącznie bardzo marna kopia prywatnej stacji TVN. To jeżeli chodzi o telewizję polską, panie prezesie, to też trzeba przypomnieć naszym widzom, chociaż myślę, że doskonale państwo pamiętają wynoszenie, niszczenie sprzętu, zwalnianie ludzi, nielegalne zwalnianie ludzi. To też pytanie, panie prezesie, co z tymi wszystkimi, którzy byli zatrudnieni w Telewizji Polskiej, byli współpracownikami Telewizji Polskiej, no a przez te neowładze, przez uzurpatorów zostali zwolnieni, czy ich stosunek pracy został rozwiązany? No, w świetle prawa, w świetle tej dzisiejszej decyzji, inaczej dzisiaj poznanej decyzji Sądu Okręgowego, który odrzucił pozew uzurpatorów, należy domniemywać, że podobnie powinno być w przypadkach, innych przypadkach, także osób, które są w tej chwili, które procesują się z uzurpatorami, bo to jest bardzo ważny argument. I bardzo ważne jest to, by przywoływać postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, bo tak jak już wspomniałem, no, sędziowie powinni przede wszystkim patrzeć na orzeczenia, postanowienia i wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a w tej sprawie on był jednoznaczny. Sędziowie, którzy zajęli się tym wnioskiem z absurdalnymi zarzutami kierowanymi wobec Telewizji Republika, spojrzeli na to, co w styczniu stwierdził Trybunał Konstytucyjny i odrzucili wniosek uzurpatorów. Przypuszczam, że podobnie powinno być w przypadku procesów dotyczących zwykłych pracowników, bo te zwolnienia dyscyplinarne w tej chwili w świetle prawa, jeśli popatrzymy na decyzję Sądu Okręgowego, o której rozmawiamy, mogą być po prostu nieważne. Należy pójść z tą informacją do prawników, którzy prowadzą sprawy, by dołączyć to do akt, bo takich postępowań na pewno jest wiele. Pan redaktor wspomniał o tym, że jak wiele osób zostało zwolnionych. Tutaj gwałcone są często podstawowe prawa pracownicze, bo mamy informacje, że zwalniane są nawet kobiety w ciąży, zwalniani są wieloletni pracownicy, zwalniani są ci, którym naprawdę już bardzo niewiele brakowało do emerytury, a jedynym kryterium ma być to, czy pracowali w telewizji w latach 2015-2023. Tak wyglądają czystki ekipy pułkownika Sienkiewicza. Taka jest niestety rzeczywistość. Pułkownika Sienkiewicza, panie prezesie, który szykuje się do Brukseli. Być może po to, by schować się również za immunitetem. No, oczywiście, że tak. No przecież to, a dlaczego pan Włodzimierz Karpiński wylądował w Brukseli? No chyba państwo wszyscy wiedzą dlaczego. Ma w tej chwili immunitet, zresztą prosto z aresztu, tak? Trafił do Brukseli, na salony brukselskie. Być może ci, którzy najbardziej się w tej chwili obawiają, że w przyszłości będą rozliczeni i słusznie, że się tego obawiają, no będą próbować zawczasu schować się za immunitetem gdzieś tam daleko w Brukseli. Spokojnie, będziemy na wszystko czekać. Zbieramy informacje, zbieramy dowody, zbieramy dokumenty. To bezprawie, te wszystkie działania, naprawdę, głęboko jestem o tym przekonany, w przyszłości zostaną rozliczone. Tutaj musi powstać komisja śledcza, która zbada to wszystko od samego początku do końca i pokaże, jak nielegalnie przejmowano media publiczne. Tam jest kilka ważnych etapów. W tej chwili pewnie nie mamy czasu na to, by o tym wszystkim opowiadać. Pamiętamy bardzo wątpliwe
akty notarialne, wątpliwe, to jest bardzo, bardzo delikatne słowo, te słynne 107 minut. Później no, przejęcie nielegalne telewizji, dantejskie sceny, które państwo oglądali, być może nadal oglądają w tej chwili w prawej części ekranu podczas naszej rozmowy. Tych dowodów jest wiele. W tej chwili oni mają cały aparat państwa po swojej stronie, który no, kryje te ich nielegalne działania, ale to się kiedyś skończy. Nielegalne działania, zwalnianie ludzi z pracy, wynoszenie także sprzętu, no ale chyba takim głównym wątkiem w całej tej układance, czy może elementem pokazującym skalę tej brutalności przejmowania telewizji polskiej są silni panowie Donalda Tuska, o których zresztą dzisiejszy szef rządu jeszcze w toku kampanii wyborczej mówił, że znajdą się tacy silni ludzie, którzy wejdą do instytucji i będą z tych instytucji wyprowadzać. Tak, no przecież pamiętamy doskonale zapowiedzi podczas kampanii wyborczej, że być może panią prezes Trybunału Konstytucyjnego będzie trzeba odspawać od stanowiska, że być może pana prezesa Narodowego Banku Polskiego silni ludzie będą musieli wyprowadzić. Tych silnych ludzi my widzieliśmy, proszę państwa. Widzieliśmy na nagraniach z 20 grudnia 2023 roku w budynku przy Woronicza na poziomie, gdzie jest siedziba zarządu. Tam przecież jeden z tych silnych ludzi poturbował posłankę panią Borowiak. Borowiak, tak. Widzieliśmy wszyscy te obrazki. Była to demonstracja siły, był to akt przemocy. Nie mając innych sposobów, postanowili zastosować przemoc. Proszę państwa, no, każda władza, która przejmuje stery władzy w dowolnym kraju, ma prawo zmieniać to, co chce zmieniać, ale z jednym warunkiem, że wszystko będzie odbywać się z poszanowaniem reguł prawnych. Tutaj czegoś takiego nie było. Oni postanowili, że ustawę zastąpią uchwałą sejmową. No, tworzą bardzo niebezpieczny precedens, bo w przyszłości każda większość sejmowa będzie mogła powołać się na kasus Platformy Obywatelskiej i stwierdzić coś takiego. Zaraz. Możemy sobie dowolnie prawo zmieniać, bo tak robiła to Platforma Obywatelska. Większość sejmowa zagłosuje za jakimś rozwiązaniem i nie będziemy już czekać na żadne rozstrzygnięcia. No nie, tak nie może być. To nie jest jakiś kraj afrykański, tylko żyjemy w centrum Europy, jesteśmy krajem demokratycznym, dużym europejskim krajem i prawo przede wszystkim powinno być respektowane. Dlaczego uzurpatorzy nie chcieli przeprowadzić tego normalną ścieżką legislacyjną? No można przypuszczać dlatego, że obawiali się, że prezydent nie podpisze się pod ustawą, która będzie chciała, wedle której... Ale panie prezesie, politycy Koalicji Obywatelskiej mówią to wprost. Ja rozmawiałem kiedyś z panią poseł Martą Wcisło, która dokładnie to przyznała, że gdyby ten proces legislacyjny trwał, był procedowany zgodnie z literą prawa, to prezydent Duda taką ustawę by zawetował. No tak, ale co to jest za tłumaczenie? To jeśli z czymś nie zgodzi się prezydent, to znaczy, że należy łamać prawo? No nie ma na to zgody, nie może być na to zgody. Zresztą w ostatnim wywiadzie w telewizji Republika z prezydentem, Michał Rachoń rozmawiał z prezydentem Rzeczypospolitej, Andrzej Duda, prezydent, jednoznacznie wypowiedział się na temat działań ministra sprawiedliwości, pana Bodnara. No, jestem też przekonany, że w przyszłości te działania pana Bodnara, pana Sienkiewicza, działania wielu innych ludzi no, zostaną rozliczone. I mam nadzieję, że nikt tego nie odpuści, że wszyscy będą o tym pamiętać. Donald Tusk prawdopodobnie wyznaje taką zasadę, że na początku rządów podejmujemy niepopularne decyzje, zaczęli od mediów, bo chcieli domknąć ten układ medialny po to, by jak najmniej informacji o nieprawidłowościach dotyczących działania rządu mogło przedostawać się do opinii publicznej. To oczywiście im się nie udało, bo telewizja Republika rośnie w siłę, podobnie jak telewizja w Polsce rośnie w siłę, podobnie jak prawicowe, konserwatywne, różne portale internetowe. Niemniej jednak te główne stacje telewizyjne milczą na temat nielegalnych działań, zamiatają często sprawy pod dywan, bo jeśli będziemy pytać tutaj komentatorów, prawników, wiele innych osób uznanych w świecie prawniczym, no to wiemy, że to wszystko odbywa się w sposób nielegalny. Konstytucjonalista, pan Piotrowski, no nie jest jakimś wielkim sympatykiem partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Wielokrotnie on zresztą krytykował, ale o działaniach ekipy Donalda Tuska opowiedział się w sposób jednoznaczny. Jest to po prostu łamanie konstytucji. Ekipa Donalda Tuska z panem Bodnarem i z panem Sienkiewiczem na czele łamią porządek prawny w Polsce, depczą polską konstytucję. Stawiamy kropkę. Pięknie dziękuję. Michał Adamczyk, prezes, legalny prezes Telewizji Polskiej, był moim i państwa gościem na antenie Telewizji Republika. Panie prezesie, pięknie dziękuję za ten komentarz. Bardzo dziękuję panu, dziękuję również państwu. Miłego dnia.
Ja Państwa zapraszam za chwilę na kolejny program i kolejna rozmowa. Moim gościem będzie Piotr Semka. Pozostańcie Państwo z nami. Wracamy za chwilę.